W poprzednim odcinku. Oh, fuck! To nie wyglądało zbyt przyjemnie. No i tak jak mówiłem, to jest dla mnie kontynuacja tego po prostu. Dla was to jest kolejny odcinek, a ja po prostu siedzę tutaj i nagrywam dalej tę amnezję. Także lecimy dalej! Czyż nie? Co nie? Co tak? A i ja jestem Recek, by the way. Okej, okay, co nas tam czeka? Oczywiście, że zło nas czeka, ale w sumie już nie będę się powtarzał. Chór, główny hol. Strach ponownie chwycił go za serce. Znowu wyciągnął rękę po pustą butelkę Laudanum. Wściekły, rozbił ją o łóżko. Ale Laudanum jest od leczenia rana, nie od poprawy stanu psychicznego. To nie jest... What the fuck? Co mi tak nagle tutaj dziwnie, co się wszystko zachowało? What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. To zdecydowanie nie jest coś, co chciałbym usłyszeć. Zdecydowanie nie. O ja pierdziel, ale to będzie paskudny etap, coś czuję. Ale to będzie paskudne. Zwłaszcza, że chyba mamy do czynienia z tym typem, co nas one-shotuje. Już jestem sympatycznym koleżką, który to pogoni nas, pogoni. Tylko nie, po prostu gra się nie będzie z nami pieścić. Tylko rzuci nas na pełną, na głęboką wodę i idź na całość. W ogóle ile tych fragmentów kuli, tak się zastanawiam, zebrać. Okej, okay, zadania. Proste fragmenty kuli, czyli to mogą być dwa fragmenty, mogą to być trzy fragmenty. Może to być 40 fragmentów? Dzięki, gro, naprawdę. W ogóle ile? 27 krzesiw. Jezus Maria. A mi kazaliście oszczędzać. Ale z drugiej strony, no... Nie no, w sumie jedni mówili, żebym oszczędzał, drudzy mówili, żebym nie oszczędzał. Najgorsze jest to, że tutaj prawie nic nie widać. Dobra, ja bym sobie pozapalał tutaj te lampy, ale z drugiej strony... Te pochodnie, znaczy się. Ale z drugiej strony to mogłoby być dla mnie samobójstwo. Okej, okay, muzyka się chyba uspokoiła. Znowu jest ta bardziej standardowa. O jest. A teraz pomyślmy, jak się mogę schować przed nim? E? To tylko się wali, czy co? Dobra, zamykać drzwi, czy nie zamykać? No w sumie on ma w dupie to, czy są zamknięte, czy nie. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold between the frame. But they'll die too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Fajnie, bardzo mi się przyda opis tego narzędzia tortur. Naprawdę. Jak się będę miał czym pochwalić, to się pochwalę, jak działa jedno z narzędzi tortur. Jej! What the fuck? A, to fragment każdego tutaj... Każdy fragment tutaj zmienia kolory. Powierzchnie i kolory ciągle się zmieniają. Jej! Fascynujące! Dobra, ostrożnie. Muszę mieć na uwadze to, że ten potwór tam cały czas jest. E? What the fuck? Dobra, chill outcik. Będzie dobrze! Spokojnie! Damy radę! Już nie z takich rzeczy się wychodziło całości. A poza tym podczas całej gry chyba zginąłem tylko raz.
Czy może dwa razy? W sumie nie pamiętam już, nie liczyłem specjalnie. To nie jest Hotline Miami, żebym liczył zgony! Ja cię sy... Oh fuck, oh fuck! Nie. Powiedzcie, że mam tam przejść. Mam tam przejść, zgadza się? That's right? Halo? Dobra, na pewno jest tutaj krzesiwo. To jest pewniak wręcz. Dobra, to może chociaż się ukryję tutaj na chwilę. O, ja pierdzielę. O, ja cię syfię. Ta gra stresuje aż do końca. Dobra, gdzie on jest? Hello? Jest ktoś w domu? Dobra, chyba go nie ma. Ale w razie czego lepiej się mieć na baczności. Zielono. I teraz tak cały czas na kucaka tutaj. Byleby mnie tylko nie usłyszał. Nie no, z jednej strony to jest taka to dość chuźliwa taktyka, ale z drugiej strony zapewni mi na pewno dłuższe życie. Bo przecież znacie możliwości tego kolegi. O-o. Nie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, jest tam. To idziemy tędy. Dobra, szybko. Dobra, nie szybko. Spokojnie. Zachowaj zimną krew przede wszystkim. Spanikujesz w jednym momencie, to już kolejnego momentu nie będzie. Okej. Okej, jest następne pomieszczenie tutaj. Nie pomieszczenie, korytarz. Nie, to nie było krzesiwo. Spokojnie. Jeszcze się nic nie dzieje specjalnie. Ale póki co miejmy wszystko na uwadze. Okej, sytuacja się póki co uspokaja. Ale tylko tymczasowo. Nie, może wstanę na chwilę? What the fuck? Ej, mi się zdaje, że jesteśmy teraz z drugiej strony tego właśnie miejsca. W sensie, że byliśmy najpierw tam po drugiej stronie, ale teraz jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy przejść właśnie za pomocą tej... Kurczę, zapomniałem słowa. Na tej podpory, no. O, filar! Za pomocą tego filaru właśnie chcieliśmy że ja chciałem wykorzystać ten filar jako... Filar jako most taki. Brzmi, jest dość miękka. Chyba da się ją rozerwać. Może tak? Oh yeah! Fragment grzyba. Dobra, zamykaj! No i co, mamy tutaj cielaka jakiegoś. Ale co w związku z tym cielakiem? Zdrajca nie wiedział, co ma myśleć o byku z brązu, ale został do niego wepchnięty siłą. Dopiero gdy rozżarzony metal zaczął go palić, zrozumiał, że to narzędzie kaźni stanie się jego grobem. Jego przeraźliwe krzyki rozbrzmiewały we wnętrzu komory. Dźwięk wydostawał się przez urządzenie zamontowane w głowie byka. Na zewnątrz to sprawiało to wrażenie ryku prawdziwego zwierzęcia. What the fuck? Ja cię syfię. Z każdym kolejnym narzędziem... Kolejne narzędzia tortur są coraz bardziej poryte. Jest, piąty fragment kuli. Ale po co ten fragment grzyba, nadal się zastanawiam. Może nie wiem, szczątki, fragment grzyba. Czekajcie, zadania. Mikstura powstała z trzech składników, czyli jeszcze jednego potrzebujemy. Plus jeszcze jednego fragmentu kuli, też jest rzecz jasna. Dobra, to lecimy. Lecimy na Szczecin. Tylko ostrożnie i kucamy. Zamknięcie tego nic nie da. Poza tym nawet jak się tam skryjemy, to i tak nam też to nic nie da. Bo kolega to złanszotuje, pobyszkuje.
i nas z łatwością znajdzie właśnie w tym miejscu. Poza tym raczej już nie będziemy się tam wracać. Ale to już jest inna historia. Dobra, stąd chyba przyszliśmy. Z tego co się orientuję. Ej, oliwa. Jest. Mamy sztuk dwie. I teraz generalnie rozumiem, dlaczego twórcy dali tak duże pole inwentarzu. Na całą grę. Bo na końcowych etapach to strasznie dużo miejsca jest. Właśnie nam zżera. Dobra, gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Nie, ja może będę się trzymał maksymalnie możliwie ściany. W końcu może gdzieś dojdziemy. Tylko pytanie, czy to będzie droga ku zbawieniu, czy może ku zgubie? Ale póki co tego tutaj gościa nie słyszę. Tego naszego koleżki. Koleżki one-shota. No i dupa, dalej nie przejdę. Moją met... E? Nie, to nie był jeszcze... nasz potworek. Kurde, no gdyby tylko była możliwość walki jakiejś... albo coś. Chociaż z drugiej strony teoretycznie mógłby go jeszcze jakoś zwabić albo coś. Jakimiś dźwiękami czy czymś. Ale nie wiem. Nie wiem, nie będę próbował tego w każdym razie. Czy może bądź co bądź. Nie wiem, jak to się powinno mówić poprawnie. A! Wait a second, chyba mam już koncepcję. Czyli musimy przejść tędy, tym mostem. I tam, do tamtych drzwi. Chyba mam rację co do tego. Ale mogę się mylić zawsze. Nie jestem nieomylny, jakby nie patrzeć. A to nie jest, by the way, taka droga do wyjścia? Dobra, światło nam w sumie tutaj nic nie da. Jakby nie patrzeć. Bo i tak jest już dość jasno. A poczytalność? Lekki ból głowy. Okej. Jak lekki ból głowy, to damy radę, spokojnie. Nic nam tutaj nie faluje, nic tutaj nam obraz nie świruje. Nic się nie wiksuje. Także jeszcze jest w porządku. I są drzwi. Są drzwi. Drzwi, których tak bardzo pragnąłem. Dobra, i co teraz? I co teraz? Dokąd nas to zaprowadzi? No, pewnie do kolejnej sali tortur, jak... jak nie mam. Żelazna dziewica. Okej. What the fuck?! Ja cię pierdzielę. Dobra, jest sucho. Ale pierwsza myśl to myślałem, że... to będzie taki ja pierdzielę i... okej. Mamy trzy fragmenty kuli. I jeszcze powiedzcie, to jest jeden z tych jumpscare'ów, który po prostu... na który po prostu każdy się łapie, tak? Ale kurde, no po prostu on świetnie wskoczył. We świetnym momencie. Kiedy ja tutaj niepewność, walka o to, czy przetrwam, czy nie. No, kolejne loadanum. Tak bardzo niepotrzebny przedmiot w tej grze. Dobra, coś gdzieś jeszcze? Jakieś coś? Nie. Zdecydowanie nie. Kostka. Kosteczka. Ej, wait a second. My się mamy jeszcze wrócić, tak? To się nie uda. A, lepszej pracowni potrzebujemy. Okej. Okay. Tak czy owak, potrzebujemy lepszej pracowni, okej. Okay. Dotarło to do mnie. Dobra, to te drzwi zostawię otwarte. Bo jednak widzę tam jakąś szansę na przetrwanie. Ale teraz najgorszy etap. Wrócić się. A nie, jeszcze jeden składnik musimy odnaleźć tam do tej mikstury tej śmiesznej. Tylko pytanie, gdzie go znajdę? Bo na razie to nie mam pomysłów totalnie. Ale z drugiej strony to ja na razie chcę drzwi. Jakiekolwiek drzwi. No poza tymi, których już byłem. Chcę jakieś nowe drzwi, o! To myślę będzie najlepsze określenie. Ale oczywiście trzymamy się ściany, jak najbardziej. Skuteczna taktyka, aczkolwiek no... dość lamercka i ciotowata. Wiem, pewnie byście chcieli, żebym po tak po prostu sobie przebiegł, tak
fuck? Nie powiem, I don't like this. O, weźcie do chóru. Okej. Gdy ciało tego człowieka naszła go refleksja. Tak pewnie czuł się ojciec, wykonując swoje rzemiosło. Wykorzystywanie swoich umiejętności do przeprowadzania tak delikatnych czynności musi napawać człowieka dumą. Okej, co nam to da? Dobra. Ja z pewnością spadam! Spadam stąd! Co? Jest, nawa, pięknie. Ale na razie się zastanawiam, gdzie jest ten trzeci składnik tej mikstury całej śmiesznej. Gęsty płyn rozlał się w jego języku po kołaczywie, próbując nie uronić ani kropli. Dobra, nie zdążyłem przeczytać, bo za późno przede wszystkim się za to wziąłem. Okej, okay, i cień coraz bardziej agresywnie tutaj. Tam już pewnie nie mamy dostępu ani nic. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate, Daniel. Please, find the ingredients of the Pazatonic via the scribes, and do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Okej, czyli mamy jeszcze... Właśnie, specjalna mikstura, która może go uleczyć. Tylko właśnie, nie mamy trzeciego składniku do tej mikstury. To może mi powiedz, gdzie są pozostałe te składniki? Bo mam dwa! Poczekaj, mam sznur... Mam szczątki, mam fragment grzyba... A może... Aha, takie połączenie nic nie da. A tutaj? Nie da się ich połączyć ręcznie, są bardzo delikatne. Coś powiesz, Agrippa, albo coś? Cokolwiek? Aha. Za bardzo wygadany to ty nie będziesz jeszcze. Znaczy się nadal nie będziesz bardzo wygadany. Dobra, no to cyk. Presbiterium. To może da się zrobić coś tam... Właśnie z tym. Z tymi drzwiami... z którymi mieliśmy problem właśnie, żeby otworzyć. Tylko pytanie. Coś czeka nas tam wyjątkowego? Wow. Wow. Okej, ostrożnie. Ostrożnie. Dobra, wydaje się, że... Spadaj! Spadaj! What the fuck?! What the fuck?! Jezus Maria! Co się stało właśnie?! Śpi! Czy to tak miało być? Hazel przeleżała całe lato w łóżku. Czytywał dla niej, gdy kończył pomagać ojcu. Łudził się, że jeśli będzie snuć tę opowieść, ona nie umrze. Cześć, stary! Jak się masz? Sorry. Ej, dobra, nie! My chyba przechodzimy już tę grę. Przechodzimy już! Thank you, friend.
Okej, cokolwiek. Dobra, to teraz musimy się stąd wydostać. Tylko co ja mam zrobić? Łamać to w tę stronę, w tę... tamtą? O! Pykło! Pięknie! Yes! Dobra, możemy spokojnie wyjść. No, otwieraj. Dobrze. Ej, nie, no to już naprawdę wygląda jak endgame. Ostatni składnik mikstury. Ostatni składnik. Zapiski ostatniego więźnia. Nie mam z wiele rzeczy. Nie przeczytam wszystkie. Dobra, jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Dobra, nie, kończymy tę grę. Kurde, no to już naprawdę jak endgame wygląda. Ej, nie, no szczerze to się nie spodziewałem, że akurat... What the fuck? Co to było? Co to było, ja się pytam jeszcze? Dobra, te kamulce się zawaliły, czy co? Czy o co chodzi? Więcej karaluchów jeszcze zaś. Czy tam jest ostatni składnik mikstury? Nie, laudanum. Okej, okay, drewniane wiadro jeszcze przy okazji mamy. Krzesiwo. Okej, okay, cokolwiek. I coś jeszcze? Nie, to jest tylko buteleczka. No to co? Zdrowie, Danielu! A! Dobrze. No to lecimy. Zamknięte. Zamknięte, powiadacie. Znajdź klucz otwierający wyjście. Odejum! A, czekajcie. Studnia. Mamy wiadro. Drewniane wiadro. Okej, okay, cyk. I na dół. No, złap to. I dawaj. Okej. Okay. I teraz, z powrotem. Szybciej. Wiadro wody. Ale co mi... Jest pełne wody. Okej, okay, fajnie. Ale co mi to ma dać? Co mi ma dać to, że jest wiadrem pełnym wody? Kurczę, no I have no idea. Seriously? Kurczę, no nie, mam coś zalać? Czy o co chodzi? Tego nie przesunę raczej. Tego też nie. Nic za nic. Gdzie jest klucz? Klucze, tak bardzo potrzebuję kluczeła. Coś tu? Nie. Nie. A czekajcie, może muszę to po prostu wylać? Nie ma na czym użyć tego przedmiotu. Oh, fuck! Nie, może muszę coś obmyć? A wait a second, może... A może to połączyć? Takie połączenie nic nie da. Serio? Naprawdę? Takie połączenie też nic nie da? Are you fucking serious? No to gdzie mam tego użyć? Fuck! I have no time! Totalnie nie mam czasu i... Oho, cień się zbliża. I nie jest to dobra wiadomość. Zdecydowanie nie jest to dobra wiadomość. Nie wiem, coś tu. Tego się ruszyć za nic nie da. Fuck. Fucking shit. Dlaczego ta zagadka jest taka trudna? O, wait a second, może coś tu? Tu? Nie ma na czym użyć tego przedmiotu. Nie wiem, na drzwiach? Nie da się tak wykorzystać. Okej, okay, fajnie. Aha, kłódką się mogę tylko pobawić, fajnie. Nie wiem, coś tu? Nie, nic. Nic i jeszcze raz nic. Nie, może to mam jakoś postawić to wiadro? Nie ma na czym użyć tego przedmiotu. Świetnie po prostu. Najlepiej! Oh, fucking shit! Na czym mam to użyć? A czekajcie, może tak? Takie połączenie nic nie da. Dzięki, gro, naprawdę.
A czekajcie, może tak? Takie połączenie nic nie da. Oczywiście, bo czemu nie? Bo to by było za łatwe. A może nie da się tak wykorzystać? To gdzie mam tego użyć? Nie, może zadania. Znajdź klucz otwierający wyjście. Może ty masz? No, dawaj! Co to za dźwięki? Co to za dźwięki, ja się pytam. Come on, come on! Okej, okay, yes, idzie. Czyli tak możemy przesuwać. No to dalej, dalej, dalej. Może jeszcze jest szansa. Jeszcze może jest szansa, ale... Mizerna dość. Nie wiem, może coś... Nie, może coś tu? Nie. Kurde, no co my mamy zrobić? Nie wiem, może... Może te szczątki? Nie da się tak wykorzystać. Okej, okay, fajnie. Tego też nie. Fragmentu grzyba za nic. Kurde, no co ja mam zrobić? Nie, może coś tu? Dobra, słuchajcie, wait a second. Bo ja muszę naprawdę sprawdzić, o co tutaj chodzi. Muszę sobie szybko ogarnąć. Co ja mam zrobić takiego, żeby pójść po prostu dalej, bo... Po prostu błądzę, no co ja poradzę? Błądzę, błądzę, jeszcze raz błądzę. Także, słuchajcie, robimy szybkie cięcie i zaraz powinienem wrócić. Okej, okay, macie pełne prawo wzywać mnie od wstępnych pał. Tyż po prostu trzeba zrobić takie coś. O! I mamy klucz, proszę bardzo! To było takie easy. Easy peasy wręcz bym powiedział. O! Otwarte, otwarte, cyk. O Jezu, czuję, że tu będzie... O-o. O-o! 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 Nie! O-o! Fuck! To jest bardzo, ale to bardzo... Fuck! Jeszcze w tę stronę! No po prostu... Najlepiej! Fuck! 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 Dobra, tędy? O-o! Gdzie ten? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie... O! Jest! 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 Ale się uparł. O, fuck! Co, może jeszcze wodny potwór? Jeszcze to? Tak? No dalej, 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 dalej. Okej. Nie no, na razie jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy. O, wyjście, wyjście! Jest, widzę wyjście, widzę zbawienie. Okej, no to teraz i... Nawa! Pięknie! Hazel kończyła 15 wiosen, żyjąc o 3 lata dłużej niż prognozował dr Tate. Jej rodzice byli już wyczerpani i oddali ją na ciężką terapię do hospicjum. Ale ona nadal żyła, uciskała go mocno i życzyła mu wspaniałych przygód w Algierii. A to od tego te drzwi były! Okej, okay, nowy przedmiot, krzesiwo i... Co to za notatka? Daniel! Daniel! Aleksander zrobił się skryty. Nie wiedział, co powiedzieć. Nie poznawał swojego przyjaciela, który siedział z nim w powozie. Ulala. Danielu, notatka. We will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt lies a small settlement where Zimmerman, a dairy farm, lives with his wife. Okej, okay, sekwencja na zewnątrz. To jest unikatowe, jeśli chodzi o tę grę. Bo cały czas korytarze, korytarze, a tu nagle... Na dwór jest. Na dwór wychodzimy. No i co teraz? Co dalej? Dokończyć rytuał?
Płacz ustał i wtedy usłyszał szepty dochodzące z cel. Oni coś knuli. Coś, za co musiał ich ukarać. Niestety tak się nieszczęśliwie złożyło, że finał tej serii zajął mi nieco więcej czasu niż planowałem to początkowo. Także niestety, ale zostałem zmuszony do podzielenia tego filmu na dwie części. Ale spokojnie. Jutro wrzucam drugą i ostatnią część właśnie tej gry, tej serii w ogóle. Także nie będziecie musieli długo czekać. A, pewnie się jeszcze spytacie, co z Bulletstormem. Ten pewnie się pojawi gdzieś w poniedziałek albo coś i... No i tak to by mniej więcej wyglądało. Także już jutro finał Amnezji, także... Trzymajcie się i czołem!